jesteśmy w placówce wsparcia dziennego w Brzegu, która jest finansowana ze środków gminy Brzeg, a są w niej działania prowadzone przez naszą organizację. Nasza organizacja istnieje od roku 2009. Wpierw zajmowaliśmy się tak zwanym streetworkingiem. Prowadzimy także świetlice i w tej chwili zajmujemy się placówką. I jeżeli miałbym to powiedzieć, to chyba sam bym to określił, że to jest rodzaj też misji, a także myślę pasji, ponieważ tak naprawdę wykonując takie zadania, to inaczej się chyba nie da, niż tylko w kontekście tym, że musisz mieć jakąś misję do pracy z dziećmi. Myślę też, że jest to bardzo ważne i także świadczy o naszej pracy i o jej jakości. Przede wszystkim chodzi o zagospodarowanie czasu wolnego tym dzieciom, które przychodzą do nas. Zaczynamy dzień od zajęć domowych, przygotowujemy ich do szkoły na następny dzień. Później robimy warsztaty plastyczne, różnego rodzaju zajęcia, którymi dzieci są zainteresowane. Też tak jakby jest to zawsze dostosowywane do grupy odbiorców. Realizujemy też zajęcia terenowe, wyjścia na pizzę, na kręgle, do kina. Dopiero zaczęliśmy, także mamy jeszcze w planach to wszystko uruchomić. Głównie myślę, że chodzi o to zagospodarowanie czasu wolnego i taką po prostu edukację. A proszę. Dziękuję. Mamy organizację już wiele lat i to też się nie wzięło znikąd. Teraz jesteśmy akurat w takim miejscu, w jakim jesteśmy, no i myślę, że w jakiś sposób na to zapracowaliśmy, no i też robiliśmy to, co chcieliśmy przez ten cały czas, więc no tak, na pewno jest to misja. No jest to ciekawa praca, nie powiem, że łatwa. Dzieciaki są naprawdę dobre, miłe, natomiast to się no, inne całkiem pokolenie. Dla nich komputery to jest świat, oni w tym żyją, ale tak jak tutaj rysują, lepią, malują. W sumie placówka działa krótko, od 2 listopada, a jest już taka informacja, że ja powiem językiem dzieciaków, jest fajnie, czyli to jest ok, czyli jest jakaś możliwość, że po prostu dzieci chcą przyjść i to jest ważne i nie chcą wyjść. Czyli zawsze problem, bo rodzice chodź, nie. Mimo, że ten czas już się kończy, bo dla nas jest też informacja, bo skoro dziecko było, o jest, nareszcie mama, tata, czyli uciekają, czyli źle się czują tutaj, a skoro chcą zostać, no dobrze.